Cześć moi drodzy, witajcie na kanale Hiszpania od Kuchni. Z tej strony Beata was pozdrawia. Hiszpania, wschodnie wybrzeże, Costa Blanca. Dzisiaj niedziela i dzisiaj zrobimy sobie typowy niedzielny hiszpański obiad, a tym bardziej, że jesteśmy w regionie Walencji, więc tutaj króluje paella. Dlaczego paella króluje? Dlatego, że pod Walencją rośnie ryż. I już od wieków ludzie tutaj próbowali eksperymentować z ryżem. No i w końcu mamy tutaj bardzo dużo przepisów na potrawy ryżowe. Dzisiaj zrobimy sobie taką paellę. Może nie jest to ta typowa paella walencjana, bo typowa ma w swoim składzie oczywiście ryż, ale również dodatki mięsne, takie jak kurczak i królik, ponieważ u mnie w domu królika no, nie za bardzo lubią domownicy, więc dodamy takie malutkie kawałeczki żeberka wieprzowego. Zapraszam do gotowania, wszystkie opisy będą pod filmem. Jeszcze oczywiście serdecznie dziękuję wszystkim, którzy śledzą mój kanał, którzy wysyłają mi zdjęcia z potraw, które przyrządzili u siebie w domu. Dla mnie to jest oczywiście wielka frajda. No i zachęcam do subskrypcji. No i już zapraszam na gotowanie. Będziemy wspólnie robić dzisiaj paellę. Gotujemy w plenerze, bo tak najlepiej wychodzi. Zobaczcie, mam tutaj taką patelnię, która nazywa się paellera. To w zależności od wielkości towarzystwa, patelnia też zmienia rozmiar. No dzisiaj 3 osoby, ale praktycznie taki rozmiar mógłby być na 4 osoby. Więc tutaj nie martwcie się, bo wszystkie później detale zostawię wam w opisach, jakie proporcje i tak dalej. Zobaczcie, najpierw nalejemy sobie trochę oliwy z oliwek. Tak, mamy tutaj taki specjalny palnik, butlę gazową. I w taki sposób sobie radzimy, ale można też na ognisku robić, w plenerze, to wtedy najlepiej smakuje. W momencie, kiedy oliwa już będzie troszeczkę gorąca, dodamy mięso, bo paella Walencji jest typowo mięsna. W oryginalnym przepisie byłby to kurczak i królik. Natomiast tutaj domownicy nie za bardzo lubią królika, więc dodajemy malutką, taką może 100 gram kosteczkę żeberka. Także tutaj zobaczcie, mam już mięsko przygotowane, pokrojone na kawałeczki. To jest jedno udko z kurczaka i jakieś 100-150 gram kosteczki właśnie żeberka. No i tutaj spójrzcie, to nam będzie się tutaj podsmażać. Ja myślę, jakieś 10-15 minut będziemy to mieszać, żeby nam tutaj z każdej strony się przyrumieniło. I później zaczniemy dodawać następne nasze składniki. Następnie dołożymy tutaj warzyw. Zobaczcie, to się nazywa tutaj w Hiszpanii garofon, ale to nic innego jak nasza fasolka jaś. Ja kupuję zamrożone, ale można sobie samemu prawda, namoczyć najpierw i później dodać. I fasolkę szparagową. To dodajemy tutaj już na patelnię i mieszamy. Mieszamy tutaj wszystko przez kilka minut i zaraz zaczyna się reszta zabawy. No i zobaczcie, tutaj już wszystko przyrumienione. Teraz dodamy troszeczkę, no powinien być rosół, ale ponieważ ja nie miałam czasu, więc roztopiłam sobie tutaj taką kostkę rosołową w wodzie. I teraz tak, żeby nam się to ładnie tutaj wszystko jeszcze dogotowało. O, zobaczcie, jak nam tutaj pięknie jest ogół idzie. Jakieś 30 minut, żeby oczywiście mięsko było miękkie. No i warzywa również. A teraz, moi drodzy, przyprawy. Czym tutaj doprawimy tą naszą paellę? Najważniejsze jest tak zwane sofrito, czyli te przyprawy, które nadadzą nam tutaj ten intensywny smak. Mamy tutaj dwa na tarce starte pomidory. Dodamy, ja mam tutaj taką przyprawę do paelli. Jeżeli nie macie takiej, to po prostu papryka czerwona, słodka lub pikantna, jeśli ktoś lubi, i szafran. Mamy tutaj ñora. Ñora to jest taka sprawa no, tylko hiszpańska, ale również no, można zastąpić to tak zwaną
papryką suszoną, no, zmieloną lub wcześniej, prawda, w jakiś sposób można ją namoczyć i później też w kawałkach albo po prostu w kawałkach wrzucić tutaj na tą naszą palnię. Rozmaryn. Zazwyczaj powinien być rozmaryn w gałązce. No, wczoraj nie miałam czasu, żeby go kupić. No, myślę, że wy też może nie będziecie mieć świeżego rozmarynu, więc taki suchy rozmaryn. Sól do smaku i na końcu dodamy ryż. Ryż, moi drodzy, to powinien być ryż hiszpański. Zobaczcie, ryż hiszpański jest okrągły, więc tutaj musicie albo taki sobie jakiś hiszpański znaleźć, albo no, jeżeli nie będzie, no to jakiś inny. Ale najlepiej właśnie, bo ten ryż hiszpański, który rośnie nam tutaj pod Walencją, wsiąka te wszystkie smaki i wtedy paella ma ten niesamowity smak. No i zobaczcie, tutaj nam to ładnie wszystko się gotuje. I zaczniemy dodawać nasze przyprawy. Na początku pomidor, a reszta to tak, jak to się mówi, na oko. Ja tutaj tak sobie dosypię miorę, rozmaryn, mieszamy. Zostawimy jeszcze na kilka minut, żeby to wszystko nam tutaj ładnie smaku nabrało. No i tutaj szafran. Widzicie, to jest w takiej torebce indywidualnej, ale jeżeli nie macie, to po prostu szafranu i papryki. Teraz zostawimy to jeszcze na chwilkę i za chwileczkę, za momencik już dodamy ryżu. No i jeszcze sól. Sól zaraz dodam. Oczywiście każdy według uznania doda tyle soli, ile lubi. No, trzeba też wziąć pod uwagę to, że tutaj zaraz będzie ryż, więc tej soli powinno być. Ja taką łyżeczkę daję. Łyżeczkę stołową do herbaty. Zobaczcie, jaka tutaj się pasta zrobiła. Ile ryżu? Jak się mówi, garść, to znaczy dwie takie garści na osobę. Ja w tym wypadku dodaję taką sobie chochlę zupy. Jest nas trzy osoby, ale zawsze z dokładką, więc zrobię sobie trzy, cztery i pięć. Ok. I teraz możemy to zamieszać jeszcze. Zaraz dodamy wody. Woda zawsze 1 do 2, czyli na każdą chochlę ryżu 2 wody. Tutaj mamy ten nasz wosołek i nalewamy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Zamieszamy ostatni raz, dlatego że cały sekret jest w tym, że tutaj te składniki będą powoli nam, przede wszystkim ryż, nasiąkać wszystkimi smakami i wodą. No i żeby ten ryż był później sypki, więc nie będziemy go już więcej mieszać. I teraz zostawimy to sobie na jakieś 25 minut i po tym czasie już nasza paella niedzielna będzie gotowa. I moi drodzy, prawie gotowe, taka poezja tutaj smaku, symfonia dźwięku. Za parę minut już ściągamy z ognia i przykryjemy na kilka minut ściereczką, żeby ryż nam doszedł. I po 5 minutach pod przykryciem teraz abracadabra i mamy tutaj naszą paellę. Zobaczcie, symfonia smaków. I
zawsze dodajemy jeszcze sok z cytryny, skroplimy cytryną, a dla tych, którzy lubią, można jeszcze dodać sobie takiego czosnkowego majonezu o nazwie Alioli. No, moi drodzy, smacznego i do następnego odcinku.